Ta walka odbije się także na Polakach, którzy mają kredyt frankowy. Są to kwoty rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych. Szwajcaria też ma problemy, też walczy z inflacją. Z każdych tu tysięcy, które zapłacicie do banku, odzyskacie powiedzmy 70 czy 60 tysięcy. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest ekspert z Frankowiczów. Mamy godzinę 12, czyli jest niedziela. Ze mną, jak zawsze główny ekspert społeczności życia bez kredytu Kamil Chwiedosi Oraz Zbigniew Furbański. Dzień dobry. Drodzy Państwo, tydzień temu mówiliśmy, w jaki sposób wspieramy Frankowiczów, którzy zostali pozwani przez banki. Natomiast dzisiaj chcemy omówić dla Was nowy program. Nowy program, który będzie nazywał się Wellbeing, czyli wsparcie dla Frankowiczów niwelujące skutki kredytów frankowych. I to nie będzie. Wsparcie finansowe, tylko to będzie wsparcie dla ducha i dla ciała, prawda? Myślę, że dużo ważniejsze w niektórych przypadkach jest wsparcie mentalne, a nie właśnie finansowe. Drodzy Państwo, rozpoczynamy od głosu Mordoru. Ci, którzy mieszkają w Warszawie, wiedzą oczywiście, co to jest Mordor i tłumaczę. Jest to część dzielnicy, gdzie znajdują się. Praktycznie same biurowce, i jest tam taka bardzo poczytna wśród pracowników gazeta Głos Mordoru. A w tym Głosie Mordoru pojawił się artykuł na temat społeczności życia bez kredytu, no i oczywiście był Kamil Piedosi, prawda? A no, czym opowiadałeś? Pewnie cue, tak? Tak, wiele osób tam mieszkających ma oczywiście kredyty frankowe, z nim się boryka i stąd też na zaproszenie redakcji. No, przedstawiłem to, o czym piszemy w książce, przedstawiłem możliwości, w jaki sposób wspieramy Frankowi. No, jest to oczywiście przede wszystkim dostęp do wiedzy, do informacji, które udajemy, do takich programów jak chociażby plus Frankowiczów czy Okiem Byłej Frankowiczki. Również zapraszamy na nasze webinary. To wszystko dla każdego, kto faktycznie istnieje w tej społeczności życia bez kredytu, zawsze się przydaje i też zachęcam na wszelkie możliwe sposoby wszystkich Warszawiaków, jak i też osoby spoza Warszawy do tego, aby angażowały się w życie naszej społeczności i po to, aby po prostu czerpały wiadomości i te dane, które my przy, przygotowujemy, a one są moim zdaniem pomocne i przynajmniej mocno uspokajają Frankowiczów, bowiem ich walka o wygranie sprawy na pewno nie jest trudna, a jest na końcu zapewne jak to widzicie w naszych wyrokach z dużym prawdopodobieństwem zakończy się stwierdzeniem nieważności umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Szwajcaria, dla wielu z nas to kraj mlekiem i miodem płynący. Okazuje się, że Szwajcaria też ma problemy, też walczy z inflacją, chociaż dla nas, dla Polaków ta inflacja jest bardzo niska, bo przedstawia się 3, na poziomie 3,4%, w porównaniu z Polską, no to oni naprawdę mają lepiej, ale to są złe informacje dla wszystkich Frankowiczów, bo to oznacza niemniej mniej ni więcej, że ta walka odbije się także na Polakach, którzy mają kredyty frankowe. Tak, no tutaj sytuacja w ogóle z bankami w Szwajcarii, czy Kredyt SUS, czy w ogóle z, z tym, co się dzieje w tej chwili w systemie bankowości na świecie jest niestety spowodowana bardzo wysokimi poziomami inflacji. Ja rozumiem, że być może nominalnie nie wydaje się ta cała, powiedzmy, Inflacja czy też w ogóle koszty życia w Szwajcarii z tego punktu widzenia wysokie, bo w Polsce oczywiście ta inflacja jest dwucyfrowa jeszcze przez wiele, wiele lat zapewne niestety tak zostanie, chociaż cel inflacyjny jest określony na jakimś abstrakcyjnym, jednocyfrowym poziomie, i to wydaje się według ekonomistów, że to jest przez najbliższe 2-3 lata w ogóle niemożliwe do osiągnięcia. Natomiast oczywiście ta, ta inflacja jest mniejsza w Szwajcarii, ale jednak trzeba zobaczyć, jakim kosztem. Pamiętajmy, że Narodowy Bank Szwajcarii ma już setki miliardów strat. Obecnie okazało się, że dodatkowo musiał dodrukować 50 miliardów euro do tego, czy nawet franków, do tego, aby dosypać pieniędzy do płynności kredyt SUS. I te sytuacje cały czas się powtarzają w całym sektorze. Pamiętamy też w Stanach wcześniej, dwa banki zgłosiły bankructwo, gdzie też nadzór, aby. Uspokoić rynek, natychmiast udzielił całkowitej gwarancji dla wszystkich depozytów i dla wszystkich operacji danych banków. Także niestety, jesteśmy w otoczeniu wysokiej inflacji, która z jednej strony prowadzi właśnie do wzrostu stóp procentowych w Szwajcarii, a z drugiej strony do wysokich kosztów życia, między innymi w Polsce, co utrudnia możliwość spłaty miesięcznych rat. Deutsche Bank. Tak do przypomnienia, stuprocentowa skuteczność, jeżeli chodzi o członków społeczności bez kredytu. Bank, który wydaje ogromne pieniądze na kampanię, która ma zachęcić Frankowiczów do ugód z wątpliwych, no niekorzystnych ugód dla Frankowiczów. Teraz będzie po raz kolejny musiał sięgnąć głęboko do kieszeni, ponieważ ułokik ukarał Deutsche Bank wysoką karą, bo 5,7 miliona złotych. Za co kamień? Dlaczego oni są tacy biedni, tak cierpią? Ci, ciągle? którzy mieli e... Kiedyś problem z zdobyciem zaświadczenia odnośnie pełnej historii spłat, to dwa główne banki tutaj, czyli Deutsche Bank i Paribas, czyli były Fortis, to pamiętają, jak banki te dwa życzyły sobie ogromnych kwot. Za właśnie wydanie zaświadczenia. To były nawet kwoty sięgające 1600 zł, w niektórych przypadkach 800 zł, no ale oczywiście jest to kwota bardzo wysoka, niewspółmierna do danych, które się tam znajdują, oraz do pracochłonności wydania tego rodzaju zaświadczenia. Tym bardziej, że kredytobiorca ma prawo o, zgodnie z przepisami unijnymi o otrzymanie takiego zaświadczenia jako potwierdzenie tej całej swojej historii spłat, zarówno rat odsetkowych, jak i kredytowych. No i tutaj bank będzie musiał teraz wrócić. Wszystkim Frankowiczom te pieniądze, które pobrał w sposób nieuprawniony. No, mimo tego, że banki już od kilku ładnych miesięcy, w zasadzie to już chyba od półtorej roku, obniżyły te opłaty, jeden bank do 200 zł, Deutsche Banka, a Paribas do 50 zł, no to wciąż te stare sprawy muszą być rozliczone i poza karą właśnie Frankowicze mogą zgłosić się o zwrot tych opłat. i Jeżeli macie takie sytuacje w swoim, w swoim życiu, to, to oczywiście możecie się zgłosić. My przygotujemy, wyślemy wam pismo, które by będzie właśnie w tym kierunku szło o zwrot niewłaściwie i zawyżonej opłaty, która wynika tylko i wyłącznie z wydania zaświadczenia. Prace nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego dobiegają końca. Już niedługo nowelizacja zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw, a po 14 dniach po prostu wejdzie w życie i ona nie będzie korzystna dla frankowiczów. Dlatego porozmawiamy teraz, jaką ulgę przynosi frankowiczom zabezpieczenie roszczenia i ile wynoszą korzyści z odsetek ustawowych dla frankowicza. To nie pierwszy raz ten temat poruszamy, ale jest on bardzo, bardzo ważny dla tych frankowiczów, którzy nie są w rejonie działania tak. Wydziału Frankowego. Tak, jeżeli Chodzi o zabezpieczenie roszczenia, bo o tym tu mowa, to frankowicze mogą składając pozew do wydziału frankowego liczyć na to, że sąd wyda zgodę na to, wyda postanowienie na to, że nie trzeba płacić rad. No i w, w, w kwestii płacenia takiego kredytu przez 3 lata trwania postępowania, a możliwości wstrzymania się legalnie od tego, są to kwoty rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych, w zależności oczywiście od wielkości kredytu. A pamiętajmy, że nawet jeżeli te pieniądze później po procesie będą odzyskane, mówi o tych pieniądzach, wpłacanych w czasie trwania postępowania sądowego, to i tak one będą pomniejszone realnie o koszt inflacji. Skoro ta inflacja jest dwucyfrowa, no to wiadomo, że z każdych tu tysięcy, które zapłacicie do banku odzyskacie powiedzmy 70 czy 60 tysięcy. Także na pewno warto złożyć pozew wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Drodzy Państwo, w drugiej książce Kamila Widosika można poczytać o badaniach, pierwszych takich badaniach w Polsce o tym, jaki wpływ kredyty frankowe miały na postępowanie też banków przede wszystkim na frankowicz Jakie negatywne skutki dla ciała, dla duszy, dla umysłu. Dlatego pod koniec marca odbył się specjalny webinar, który rozpoczął specjalny program pomocy. Społeczność Życie Bez Kredytu chce po prostu ulżyć skutkom kredytów frankowych, które miały wpływ na wszystkich kredytobiorców. Kamil, jakieś szczegóły, co to będzie? Well-being, well słowo klucz. Będziemy wspierali frankowiczów poprzez nauczycieli, trenerów, tych właśnie, którzy są w stanie pomóc, nie tylko. W sferze odpowiedzi na zagadnienia prawne czy też w ogóle emocjonalne, bo tutaj wiemy, że mamy cały Cały bardzo duży sektor wsparcia od sprawomocnych pomocnych, ale też i poprzez ruch, poprzez odpowiednią percepcję swoich powiedzmy zmysłów dotyczących zarówno jak i treningów, czy to jogi, czy to trener, trenerów personalnych, czy, czy też innego rodzaju bezpłatnego, co najważniejsze wsparcia. Ja sam wiem, bo od wielu wielu lat korzystam z różnego rodzaju aktywności fizycznych, również fizjoterapeutycznych, dlatego że po prostu przy dużej ilości stresu, a oczywiście praca również nawet taka wydawałoby się, że oparta na samych sukcesach, na wygranych, również powoduje dużą dawkę stresu, i uważam, że Frankowicze, posiadając dużo z powodu swoich kredytów, nerwów, powinni również zaczerpnąć wiedzę ekspertów odnośnie właśnie RZBK Wellbeing, i od tego momentu będziemy właśnie wspierali również w zakresie zdrowszego podchodzenia do wszystkich aspektów dotyczących zarówno funkcjonowania kredytu, jak i Waszego funkcjonowania, aby aby uwolnić się od tego stresu. Więcej informacji, oczywiście, drodzy Państwo, możecie uzyskać oglądając ten webinar na Facebooku czy na naszym YouTubie, a tak, dla przypomnienia na stronie społeczności Życie bez kredytu w zakładce Jak Pomagamy są aktualizowane najnowsze sprawy, które wygrali przed sądem oczywiście Frankowicze. Serdecznie zapraszamy do lektury. Serdecznie zapraszamy także do komentowania, do zadawania pytań. Dlatego jesteśmy w social mediach, bo chcemy być bliżej. Bliżej Was i chcemy, żebyście wy bli byli bliżej nas. To jest Państwo, powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego programu. Pozostały nam jeszcze odpowiedzi na pytania internautów, a także prawomocni i pomocni. Rozpoczynamy od pytania pani Małgorzaty. Pani Kamilu, kiedy powinnam zamknąć konto po prawomocnym wyroku czy po rozliczeniu się z bankiem? To znaczy, jeżeli chodzi o kwestię pani woli, no to oczywiście ja na no, pani od razu bym zamknął konto, bo jest ono niepotrzebne, skoro sąd stwierdził nieważność umowy, to oznaczenie mniej nie więcej, tylko że ten przedsiębiorca jest nieuczciwy. Wobec tego ja bym nie był za tym, żeby kontynuować z nim współpracę. Banków jest wiele, są takie, które nie są w ogóle umoczone, jak to się mówi, w sprawie frankowej i można bez problemu sobie tam założyć konto. Inną stroną, medalu jest to, że banki bardzo często nie chcą zamknąć tego konta. Nie wiadomo zresztą dlaczego. Wobec tego. Przede wszystkim ograniczyłbym absolutnie aktywności, złożyłbym reklamację z uwagi na to, że jeżeli konto jest płatne, napisałbym, że po prostu nie będę podnosić żadnych kosztów, z uwagi na to, że te konto jest mi niepotrzebne i żądam jego zamknięcia. Czy bank to zrobi, czy nie zrobi, w takiej sytuacji jest dla Pani bez znaczenia i absolutnie nie mówiłbym tutaj w, tak co do tego, czy rozliczenie będzie miało jakieś znaczenie, bo rozliczeniem decyduje Pani i sąd, a nie bank. Pani Beata napisała do Pana Kamila. Jestem po rozwodzie, nie mam kontaktu z byłym mężem. Jak wygląda sytuacja w momencie pozwania banku? Czy obydwoje musimy brać udział? Jak przypuszczam w rozprawie, zaznaczam, że nie mamy rozdzielności majątkowej. No teraz to jak już jesteście po rozwodzie, to na pewno nie macie wspólnoty majątkowej. Wobec tego macie na pewno swoje własne majątki, natomiast nie mieliście zapewne w czasie trwania tego związku małżeńskiego rozdzielności majątkowej, to tak jak rozumiem, te pytanie. Natomiast powiem tak to oczywiście nie ułatwia postępowania sądowego, jeżeli tylko jedna strona dochodzi tych roszczeń, ale mamy prawomocne wyroki, gdzie oczywiście udało się unieważnić umowę i zasądzić kwoty, które należały się tej jednej stronie. Gdyż kiedy ustaje wspólnota majątkowa właśnie w skutek chociażby rozwodu, no to wtedy każdy ma prawo do chodzenia połowy swoich roszczeń. Oczywiście te roszczenia muszą być poniekąd ograniczone, ale w każdej z tego rodzaju spraw indywidualnie ustalamy, co można zrobić. Wystarczy wysłać zapytanie, skan umowy, ewentualnie jakieś inne okoliczności na adres życiebezkrytu.pl i na pewno w ciągu trzech dni odpowiemy, czy w danej sytuacji i można dochodzić roszczeń. Ja mogę powiedzieć ogólnie, że mamy takie sprawy i nie sądzę, że będzie to utrudnione również w pani przypadku. Drodzy państwo, przechodzimy teraz do prawomocnych pomocnych. Dzisiaj zamiast Kingi będzie Kasia Urbańska, która w swoim programie, okiem byłej Frankowiczki porozmawiała z prawomocną, była już Frankowiczką, Karoliną Turską. Zapraszam do obejrzenia specjalnego fragmentu tego programu. Specjalnie dla ekspresu Frankowiczów. Karolina Turska, prawomocna członkini społeczności życia bez kredytu. Cześć Karolina. Cześć Kasiu, witam serdecznie. Powiedz, jak trafiłaś na społeczność? Jak poznałaś życie bez kredytu? A to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ wpadłam na Was zupełnie przez przypadek. W momencie, kiedy zdecydowałam się na to, żeby poszukać pomocy i pozbyć się mojego kredytu, to troszkę szparałam po internecie i wpadłam na, prawda, wydaje mi się, że to był Facebook. Poczytałam trochę opinii, poczytałam trochę Waszych artykułów i zdecydowałam, że umówię się na spotkanie. Przyszłam na spotkanie i to już wtedy była ta stuprocentowa decyzja, że z wami zostaję. Na jakimś etapie czułaś się wystraszona, bałaś się, że coś pójdzie nie tak, miałaś obawy i co ci wtedy dodawało skrzydeł? Od samego początku była to absolutnie słuszna decyzja i już po pierwszym spotkaniu tych wątpliwości nie miałam, ale jeżeli. Nawet były takie momenty, kiedy przychodziły mi takie e, e, momenty zawahania, czy, czy, czy właśnie e, wątpliwości, to e, czytałam na waszym Facebooku czy na Instagramie, czy artykuły o innych, którzy wygrywali, o, o tych sukcesach, którzy, które odnosili inni ludzie, i już wtedy byłam przekonana, że, że dobrze trafiłam i że jestem w dobrych rękach. E. W ramach społeczności życia bez kredytu pomagałaś nam zrealizować piknik rodzinny, tak. a prawomocnych, pomocnych? Widziałaś, jak to wygląda? Myślisz, że takie inicjatywy, że prawomocni, pomocni, spotkania w ramach właśnie takiej grupy wsparcia mają sens? To jest coś dobrego dla Frankowiczów? Tak, uważam, że to jest absolutnie genialny pomysł, że dajecie możliwość spotykania się takim ludziom. Każdy, jakby siedzi we własnym domu ze swoimi problemami bankowymi, sam ze sobą i, i ma, może ma prawo mieć wątpliwości i ma obawy. E, więc takie rozmowy i takie spotkania z ludźmi, którzy są w podobnych problemach, y, dodają skrzydeł i, i bardzo dobrze nastrajają do działania. I, i myślę, że, że to jest świetny pomysł, żeby takie spotkania organizować i nie tylko raz w roku. I, i o, absolutnie częściej, bo, bo to jest super sprawa. Prawa pomocni oczywiście hmm. będą dla Was i będą cały czas wspierać Was, nie tylko właśnie w ramach spotkań, ale właśnie w ramach takich eventów, w których uczestniczyła też Karolina, pomagała hmm. nam przygotować ten event. Także bądźcie z nami, e, pobierajcie aplikacje i bądźcie po prostu członkami Życia Bez Kredytu. Dziękujemy ciekaw się serdecznie. Jak pani Karolinie serdecznie gratulujemy wygranej nie po raz pierwszy będziemy. Prawomocnej wygranej z Getinem, co bardzo. O ważne. właśnie, dokładnie. Teraz państwo, to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla państwa, życzymy miłego popołudnia, ale też przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych. Widzimy się za tydzień już w Wielką Niedzielę. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia.